Siemka.pl, cześć wam wszystkim, witam w kolejnym filmiku z serii Wasze Bitwy. Dzisiaj sobie zagramy z graczem Narcyzek121, który gra w plutonie z graczem Stolar123. Narcyzek gra na PZ4H z trolem i mamy jeszcze co? Aha, linia Zygfryda i bitwa spotkaniowa. PZ4H, super maszynka do zabawy, szczególnie z trolem. Gram nią bardzo dużo bitew, naprawdę jest świetna. Chcecie na przykład sobie podnieść WN-kę, WN-8, grajcie na PZ4H, a zobaczycie dlaczego. Kto jeszcze nie miał tego czołgu w garażu, nie gra nim, to polecam, żeby sobie go kupić, wymaksować, założyć trola i tak się kurczę bawimy, że historia. Zresztą zobaczcie sami, co tutaj Narcyzek będzie, co ten troll robi z czołgami przeciwnika. Ustawiamy się, na razie czekamy na pierwsze ofiary. Tutaj tam PZ4H wyjeżdża przeciwnika, jeden strzał, zobaczcie, 450 zadane uszkodzeń. 5. tier. Czołg średni. Akcja się będzie toczyła cały czas praktycznie w mieście. No, nie wiem tutaj, bo też mi powtóreczka nie pokazuje czasu, ale u mnie to przeładowanie jest w miarę szybkie na tym trollu i naprawdę zabawa jest przednia. A20 przed nami. Widzicie, w trollu, w tej haubicy jest tylko jeden minus taki, że jednak trzeba się przyzwyczaić do tego powolnego celowania. Chociaż jak gram tym czołgiem często, to nawet można się czasami w snajpera pobawić, kurde, 300-400 metrów ściągamy przeciwnika. A20 wyjeżdża, jeden strzał po... Nie ma, A20 zniszczone. Tutaj mamy DW2. Sorki, telefon do mnie był. Churchilla mamy. DW2 właśnie zginęła. Churchill nas tutaj widzi, czeka na nas. No, Narcyzek ma dużo HP, więc może spokojnie na jeden strzał wyjechać, zapakować trolla, chociaż Churchillowi dużo nie zabierze, gdzieś koło stówki przypuszczam, zobaczmy. Ach, nietrafione, no właśnie, to jest ta haubica, trzeba dobrze przymierzyć, ale nic to. Narcyzek się dopiero rozkręca. Jedziemy T1 Heavy, tutaj będziemy mieli następny przykład na tym Szwedzie, zobaczcie, na auto-aimie. I niestety Narcyzek się nie wstrzelił nawet na auto-aimie, chociaż wiadomo, no, ten auto-aim to nie jest taka znowuż dobra rzecz. KW-1 przeleciało nad KW-1. Wyczuć trzeba, to jest ważne, trzeba tą haubicę wyczuć. Przycelowanie, KW-1 też dużo mu nie zabierze, raczej, no właśnie, 91. Na ciężkie opancerzone czołgi ten troll nie jest taki dobry, ale zawsze wejdzie. Zawsze zadamy uszkodzenia i to jest ważne, nie? 50, 100, zawsze tego wroga obijamy tym trollem. A no takie jak czołgi zaraz zobaczymy, czy widzieliście, o na przykład taki typ 95, no znowuż taki strzał z biodra niemierzony, niestety to też nie miało prawa wejść, ale zobaczcie za chwilkę jeszcze raz. Typ 95, 422 zabrane uszkodzenia. No przecież to jest normalnie jak miód z benzyną, to strzelanie, kurczę, takie dobre z tej haubicy na tym tierze. T1 Heavy, Crusader, zrykoszetował się. Dużo też dinguje właśnie ta PZ4 od tych słabszych czołgów. 133 na T1 Heavy weszło. Mamy 9:6 przewagę. Walentynka w dole. Crusader gdzieś tam nas widział, a Narcyzek jedzie do miasta. Tutaj ten STRV M40 Szwedzik gdzieś tam się kręci. Wyjedziemy na niego? Tak, wyjedziemy. Zobaczmy, ile on ma 200 HP-ków życia. Czy go ściągniemy na raz? Pięknie, pewnie, że ściągniemy. Takie czołgi ściągamy na raz. O, i mamy jeszcze PZ-38. Szybciutkie przycelowanie. Z takiej odległości ten troll jednak jest dobry. I mamy następnego fraga. Jeden strzał. 250 HP-ków zabrane. Zostało 3 przeciwników. 12:7. Teraz mamy tutaj tego Crusadera, który się dinguje znowuż. Objeżdżamy, wyjeżdżamy na Crusadera z drugiej strony. Czy go ściągniemy za jednym razem? Popatrzmy. Ach, troszkę brakło. Noob Protect się odezwał, 407 zabrane. Dobija go nasz gracz z naszego teamu. Zostało Lago i Walentynka. Lago gdzieś tam daleko, nie ma możliwości, żeby do niego teraz przycelować i Narcyzek jedzie do Walentyny. Mamy 3 fragi, 7977 WN-8, efektywności mamy 1926 i już 2177 zadanych uszkodzeń. Wynik jak na jakiś taki, kurczę, przynajmniej 8-tierowy czołg, co? I mamy Walentyneczkę. Walentynka jest dobrze opancerzona, także widzimy tutaj wchodzi mało, ale zobaczcie, 88, 123 i tak po prostu możemy wystukać przeciwnika naszym trolem do zera. I strzał kończący, zgadza się. To był ostatni przeciwnik, bitwa wygrana. I teraz jeszcze sobie przejdziemy do wyników bitwy. Okidoki, jesteśmy na wynikach bitwy. Widzimy, za tą bitewkę Narcyzek skasował odznakę asa pancernego i duży kaliber. Zobaczcie, 2548 zadanych uszkodzeń, 4 fragi i 1387 podstawowego expa. 17 strzałów, 12 weszło, 12 z penetracją, przejechane 2 km. Także kurczę, powiem wam tak, Pancerka Wagen 4 Ausf H. Kto go nie miał, polecam. Czy na podniesienie WN8, czy dla dobrej zabawy, ale naprawdę warto ten czołg mieć w garażu, bo daje dużo przyjemności z gry. Warunek tylko taki, musi być z chałbicą. Okej, na razie tyle. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć.